Cześć, zobaczcie, jak jest brzydka pogoda, a patrzcie, jak to jest ładnie. Jesteśmy właśnie przy Narodowym Forum Muzyki. Wysiedliśmy z tramwaju i przejdziemy się do Renomy na chwilę, bo chcieliśmy tam jedną rzecz zobaczyć, jako że jest koniec weekendu i mamy chwilę czasu. I właśnie sobie idziemy. I chyba... Czemu koniec weekendu? No wiem. No dla mnie się w końcu zaczyna, tak, już nie mogę się doczekać jutra. Dobra, więc idziemy, jak zobaczę, znajdę coś fajnego, ciekawego w Renomie, to wam pokażę. Bobiczek robi open box. I sorry, jak tam słyszycie pralkę z tyłu, ale nastawiłam. Czasami się pranie robi. No. Dobra, otwieram. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale jest z Chin. Więc pewnie eBay. No widzisz tu przecież. Uwaga, uwaga. I to jest w ogóle dziwne w kształcie, pewnie. Co to jest? Paletka? O, to nie jest z Chin. Dobra, teraz ja muszę wam opowiedzieć historię, bo no, właśnie ja ta firma się do mnie zgłosiła. No. Ale co? I to jest taki spersonalizowany case, który ja sobie sama zrobiłam. I teraz uważajcie. Bo będę otwierać. W ogóle jakie fajne opakowanko. Kurczę, potrzebuję nożyczek. Możesz mi przynieść? Tak wygląda case. Tu jest Doncia. Tu jest Marty tyłek obok. Tu też mój tyłek. Tu też. Tu też. Ogólnie to tyłek. Dałabym tu jakieś oczywiście zdjęcie z Alanem, ale że on nigdy nie chce sobie ze mną zrobić zdjęć, to takich nie mam, więc stwierdziłam, że zrobię sobie coś takiego motywacyjnego z Karełkiem. Swój tyłek. No sorry, ale on mnie motywuje. Karol też jak śpiwek. Zaraz sobie, tak. Zaraz sobie założę. Co tu jest jeszcze? Powiem wam tak, wczoraj kompletnie, nie, dobra, nie, no dużo wczoraj zrobiłam, ale takich rzeczy YouTube'owych i tak dalej to nic wczoraj nie robiłam, dlatego dzisiaj siadam i nagrywam jeden film na FitCapu, już przygotowałam wcześniejszy film na dzisiaj i muszę wam powiedzieć, co mam dzisiaj na ustach, bo w końcu użyłam tego, to jest Rouge Edition Velvet z Bourjois w kolorze Nudist i tak mi się podoba ten kolor. A ja tyle czekałam, żeby go otworzyć, bo jakoś nie podobał mi się w opakowaniu, ale no widzicie. I naprawdę mi się podoba i w ogóle już mówiłam to na snapie, ale wiem, że dużo z was nie ogląda. Widzicie moje włosy? One wyglądają tak okropnie, a użyłam dzisiaj odżywki, tylko takiej właśnie, która słabo na mnie działa, ale po prostu chciałam ją zużyć, ale jednak chyba muszę wziąć coś, co w końcu mi pomoże. Więc jeżeli macie jakieś takie fajne odżywki, takie bardziej no, chyba wygładzające, to dajcie mi znać, bo to, co tutaj się dzieje, no serio, już dawno tak moje włosy źle nie wyglądały. No ale znowu na końcówkach wyglądają ok, tylko w tym miejscu. Nie podoba mi się to. Ale właśnie zaraz się dam nagrywać nowy film i coś jeszcze chciałam. W ogóle, kurczę, wiecie co? Oglądałam ostatnio film Hani. W ogóle pozdrawiam, jeżeli mnie oglądasz. Kozajlowiu. I nie wiem, co to był za film. Czy to byli ulubieńcy, czy coś tam. Ale powiedziała o serialu, który nazywa się The Hundreds. I opis, jaki dała w tym filmie, tak mnie przekonał, że mówię to, ale na dobro oglądamy. I tam w weekend zaczęliśmy oglądać. W weekend, w jeden dzień obejrzeliśmy 7 odcinków. Wczoraj znowu oglądaliśmy i przedwczoraj też oglądaliśmy, więc od 3 dni codziennie oglądamy ten serial. I już skończyliśmy pierwszy sezon, dzisiaj zaczynamy drugi. I powiem wam tak, to jest jeden z lepszych seriali, jaki oglądam do tej pory, jeżeli lubicie takie bardziej... To jest coś pokroju podobnego do Lost, ale moim zdaniem dużo lepsze, bo oglądałam Lost jeden odcinek i w ogóle mi to nie przypadło do gustu, więc... Wow, i jeszcze jest też trochę związane z kosmosem. Ogólnie naprawdę, naprawdę polecam. Świetny serial. I chyba to jest mój ulubiony obok The Originals. Bo The Vampire Diaries jest fajny, ale powoli już tak zaczyna mnie. Znaczy, oczywiście będę oglądać, ale jednak teraz w tym momencie moim ulubionym jest The Hundreds. W ogóle uwielbiam wszystkich, którzy tam grają. Oprócz tego jednego na M, którego jeszcze nie pamiętam na imię, ale tego nie lubię. Ale resztę wszystkich lubię. Więc jeżeli
nie oglądaliście tego serialu, macie teraz ferie albo macie chwilę czasu, bo jeżeli nie macie czasu, nie zaczynajcie, bo będziecie później siedzieć tak jak my po 7 odcinków w jeden dzień. Tak, ale właśnie, będę już kończyć gadać, bo chcę właśnie iść nagrać ten film, żebym go jeszcze móc dzisiaj zmontować, żeby spokojnie jutro się pojawił. Więc jeżeli... to tam jakieś info na fejsie, więc idę patrzeć, zobaczymy się później. Widzicie, chciałam kupić dzisiaj odżywkę w Rossmanie, ale niestety Rossman stwierdził, że musi się do mnie zmienić. No i nie kupię. Więc będę musiała albo do Renomy podjechać, albo nie wiem, to. Nie. Jedę na górę. Zaczynamy seans. Dzień trzeci. Dzień czwarty. I drugi sezon. Hej, dzisiaj mamy kolejny dzień i idę do Renomy, do Rossmana, bo jak widzieliście, wczoraj mi się nie udało. A potrzebuję, bo muszę umyć włosy. Od tygodnia. Wczoraj myłam. Więc potrzebuję tej maski, bo ja już nawet serio, ja nie mogę po prostu na swoje włosy patrzeć. One są w tak okropnym stanie, że no tragedia, no zresztą widzicie, okropnie wyglądam. Więc idę. Nie. Pokaż się, siem. Idę do Rossmana i będę obczaić właśnie te maski, które mi polecałyście. I zobaczmy, co wybiorę. Szkoda, że nie możecie mi doradzać w tym momencie. Alan chce pączki, bo dzisiaj jest tłusty czwartek. Ja bym chciała faworki, jako że pączki mnie nie jarają. Ale zobaczymy, z czym skończymy. Ze wszystkim. Dzisiaj miałam ochotę na czerwone usta i trochę mnie poniosło z powiększaniem, ale nie chciało mi się już tego zczyścić, więc wiem, że nie wyglądam super, ale nie chcę się. Bo dobrze, że tak nie wyglądam. Ale dzisiaj na ustach mam tą lip lawę z make-up, I love make-up. To pokazywałam wam we vlogmasach, zaraz nas pan przyjedzie. Dobra, teraz powiedzcie mi, co mogę wziąć. Nie. Kurczę, ale chciałam biowax, a tu w ogóle nigdy biowaxu. Chcę ci mieć co mam w moim życiu. Jesteś niemiły, wiesz o tym? Co ty nie mówisz? Jasne. Widzicie? Bo będzie naprawdę jest ekscytujący. Ja uwielbiam kupować takie rzeczy. Dla mnie to jest ekscytujące, dla ciebie nie musi. Właśnie nie ma. Obiekt, trochę smutno widzę. Spróbuję czegoś, co mi polecałeś. Polecam to. Okay. O, ktoś polecał, jedna dziewczyna polecała tą maskę. Może mi tą wzięła. Co myślisz? Ładny kolor, nie? No. Okej, myślałam jeszcze nad jakąś maseczką, ale nie wiem jaką, więc też napiszcie mi w komentarzach, jakie maseczki najbardziej lubicie. Nie muszę być tylko z Rossmana, ale w ogóle. A co to jest? Wzięłam tą różową maskę. O, tak wygląda przegrany. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to wejdźcie na wczorajszy film. Trochę zmarnowanie wyglądasz. Plany na dzisiaj. Na wieczór. Alan pompuje balony. A w tle oglądamy The Hundreds. Mamy tyle balonów. Ale już tutaj nie będziemy robić. Czemu nie możesz tego pompować dalej? Potrzebuję techniki. Taktyki. No, to mam nadzieję, że się uda, bo ja dzisiaj nie jestem w stanie dmuchać. Przed chwilą dostałam paczkę z przesyłkę od L'Oreala. W ogóle fajne jest to, że oni to tak fajnie... Fajnie. Że po prostu to jest wszystko spersonalizowane i napisane specjalnie dla nas. Więc subcio. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Nie mam tutaj żadnej pomocy, więc muszę sobie poradzić sama. O, ale dam radę.
że to to. Okej, jesteście gotowe? Miliony polek warte złote. O, cóż do rzęs, ale fajnie. Intensywnie czarny kolor. I co tu jest? O, zobaczymy, fajnie. Jak wiecie, bardzo lubię te tusze. To znaczy, ja najbardziej lubię ten voluminous So Couture. Ale zobaczymy, jak będą tutaj się sprawdzać. Super, dziękuję L'Oreal. O, no, jak widzicie, nie mam dzisiaj najładniejszego wyglądu, ale miałam dzisiaj nagrywać lookbook i Get Ready With Me na walentynki, ale te balony, które kupiłam na eBay, niestety są nie do napompowania, więc niestety nie nagrywam tego dzisiaj, po prostu znajdziemy z Alanem gdzieś w poniedziałek pewnie jakiś sklep, gdzie będziemy mogli kupić tutaj na miejscu te balony. I po prostu nagram to we wtorek, a dzisiaj sobie siedzę i się uczę, więc też nie maluję się. Czekam na Alana i jeszcze czekam z 3 godziny, 4 godziny, które jest 11:35. To za 3 godziny Alan wyjdzie z pracy. To tak za 4 godziny wyjdziemy z domu dopiero. Tak, no więc dostałam tą przysłukę, ale fajnie, bo się cieszę, że dostałam te tusze. Też ten. Tego Feline nigdy nie miałam. Jak miałyście, to dajcie znać. Jej! Dobra, ja wiecie co, w ogóle nawet o tym nie mówiłam, ale tydzień temu film miał się pojawić w sobotę, nie pojawił się, pojawił się dopiero w poniedziałek, dlatego że miałam problemy z montowaniem go. Jeżeli śledzicie mnie na Snapie, to wiecie, bo wam to relacjonowałam na bieżąco. Ale w końcu mi się udało, tylko musiałam zmontować, gdzie ja w końcu montowałam ten film? Tu montowałam, ale musiałam od nowa zmontować, a on był dosyć długi, więc długo mi to zajęło, więc dzisiaj chyba spróbuję zrobić to wcześniej, żeby w razie co, żeby móc to poprawić. No. Czy jeszcze chciałam wam coś powiedzieć? Chyba nie. Więc ja się zbieram znowu do nauki, bo już uczę się od 2 godzin, ale jeszcze muszę trochę się pouczyć. Oglądam dzisiaj pierwszy odcinek The Originals i był bardzo fajny. Więc jeszcze mam chyba 2 albo 3, bo tak dawno nie oglądam, bo serio, po prostu nawet teraz nie mam kiedy oglądać nic, więc tak. Wychodzimy właśnie z siłowni. Byliśmy dzisiaj w arkadę. Dobra, sorry za mój wygląd, ale chciałam się szybko pożegnać, więc dzięki bardzo za oglądanie. Wiem, że w tym tygodniu mało się działo, ale serio, po prostu coraz, z każdym tygodniem mam coraz mniej czasu, więc postaram się w przyszłym tygodniu coś fajniejszego nagrać, jeżeli coś się będzie działo w ogóle. A tak to dziękuję bardzo za oglądanie i ja siadam i montuję właśnie ten film, żebyście mogli go jutro zobaczyć. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!